W poniedziałek, 8 lipca bieżącego roku, Agencja Uzbrojenia podpisała umowę z konsorcjum firm z Huta Stalowa Wola SA jako liderem na dostawy seryjnych kołowych transporterów opancerzonych Rosomach zintegrowanych ze zdalnie sterowanymi systemami wieżowymi ZSSW-30. Stronami umowy są Skarb Państwa, Agencja Uzbrojenia oraz konsorcjum w składzie Huta Stalowa Wola SA, Polska Grupa Zbrojeniowa SA, Rosomak SA oraz WB Electronics SA. Przedmiotem umowy jest pozyskanie 58 egzemplarzy kolejnych kołowych transporterów opancerzonych Rosomach, zintegrowanych ze zdalnie sterowanymi systemami wieżowymi ZSSW-30, wyposażonych w wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike LR. Dodatkowo umowa obejmuje pakiet logistyczny, w którego skład wchodzą części zamienne. Wartość umowy wynosi około 2,6 miliarda złotych brutto, a dostawy zostaną zrealizowane w latach 2026-2027. Kołowy transporter opancerzony Rosomak jest jednym z elementów wyposażenia współczesnych polskich sił zbrojnych. Rosomak powstał na bazie licencyjnej wersji fińskiego pojazdu AMV-XC360P produkowanego przez firmę Patria. W grudniu 2002 roku Polska wybrała ten pojazd w przetargu na nowe kołowe transportery opancerzone, które miały zastąpić starsze modele takie jak OT-64 Scott oraz umożliwić wycofanie części BWP-1. Umowa na dostawę transporterów Rosomak została podpisana 15 kwietnia 2003 roku, a pierwsze pojazdy trafiły do Wojskowych Zakładów Mechanicznych w Siemianowicach Śląskich, gdzie odbywa się ich produkcja. Rosomak został zaprojektowany z myślą o spełnieniu polskich wymagań, w tym wymogu pływalności. Konstrukcja pojazdu bazuje na modułowej architekturze, co pozwala na łatwe dostosowanie do różnych zadań i misji. Kadłub Rosomaka wykonany jest z pancerza wielowarstwowego, który zapewnia ochronę przed ostrzałem z broni ręcznej, odłamkami artyleryjskimi oraz wybuchami min. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, pojazd charakteryzuje się wysoką odpornością na różnorodne zagrożenia. Rosomak jest napędzany nowoczesnym silnikiem wysokoprężnym o mocy 490 koni mechanicznych, co pozwala na osiągnięcie prędkości do 100 km na godzinę na drogach utwardzonych oraz pokonywanie trudnego terenu, takich jak błoto, piasek, śnieg i woda. Pojazd jest również zdolny do pływania, co jest kluczowe w operacjach na terenach wodnych. Zdolność ta sprawia, że Rosomak może być wykorzystywany w różnorodnych scenariuszach bojowych, od klasycznych operacji lądowych po misje amfibijne. Podstawowa wersja Rosomaka jest wyposażona w wersję Hitfist 30P uzbrojoną w armatę kalibru 30 mm. Armata ta umożliwia prowadzenie ognia w trybie automatycznym i półautomatycznym z wykorzystaniem różnorodnej amunicji, w tym przeciwpancernej, odłamkowej i programowalnej. Dzięki temu Rosomak jest wszechstronnym narzędziem bojowym zdolnym do zwalczania szerokiego spektrum celów od piechoty przeciwnika przez pojazdy opancerzone aż po umocnienia i infrastrukturę. Uzbrojenie pomocnicze stanowi sprzężony z armatą karabin maszynowy kalibru 7,62 mm, który jest skuteczny w zwalczaniu piechoty oraz lekko opancerzonych pojazdów przeciwnika. Dodatkowe wyrzutnie granatów dymnych i systemy samoobrony zwiększają zdolności defensywne pojazdu, zapewniając ochronę przed różnorodnymi zagrożeniami na polu walki. Rosomak jest również wyposażony w systemy samoosłony takie jak SSP-1, Obra-3, które zwiększają jego zdolności obronne. Rosomak występuje w wielu wersjach dostosowanych do różnorodnych zadań bojowych i logistycznych. Między innymi Rosomak M1, wersja z dodatkowym opancerzeniem, używana w misjach zagranicznych takich jak operacje w Afganistanie. Dodatkowe opancerzenie zwiększa poziom ochrony pojazdu, zapewniając lepszą odporność na ostrzał i wybuchy min. Rosomak WEM, wóz ewakuacji medycznej. Wyposażony w specjalistyczne urządzenie do udzielenia pierwszej pomocy i ewakuacji rannych z pola walki. Wnętrze pojazdu jest przystosowane do transportu rannych na noszach, a także do wykonywania podstawowych zabiegów medycznych. Rosomak S, czyli wersja do transportu przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike LR. Pojazd ten jest wyposażony w stelaży do przewozu pocisków oraz niezbędne systemy do ich obsługi, co umożliwia szybkie i efektywne wsparcie ogniowe na polu walki. Rosomak WD, czyli wóz dowodzenia, wyposażony w zaawansowane systemy komunikacyjne i zarządzanie polem walki. Pojazd ten umożliwia efektywne koordynowanie działań jednostek bojowych oraz zarządzanie operacjami na dużą skalę. Rosomak NJ, czyli wóz nauki jazdy, przystosowany do szkolenia kierowców. Pojazd ten jest wyposażony w dodatkowe stanowisko instruktora oraz systemy monitorowania i kontroli, co umożliwia efektywne szkolenie nowych operatorów pojazdów. Rosomak M2 i M3.
czyli wersje wyposażone w obrotnicę z uzbrojeniem strzeleckim używane w misjach patrolowych i ochronnych. Wersje te są przystosowane do operacji w różnych warunkach terenowych i klimatycznych. Rosomach charakteryzuje się wysoką mobilnością i wszechstronnością. Jego konstrukcja modułowa pozwala na łatwą adaptację do różnorodnych misji. Pojazd napędzany jest nowoczesnym silnikiem wysokoprężnym, który zapewnia dużą moc i zdolności do pokonywania trudnego terenu. Rosomach jest również pojazdem amfibijnym, co znaczy, że może pokonywać przeszkody wodne bez konieczności przygotowania specjalistycznych środków. Rosomach został również zaprojektowany z myślą o maksymalnej ochronie załogi. Kadłub pojazdu wykonany jest z pancerza wielowarstwowego, który zapewnia ochronę przed ostrzałem z broni ręcznej, odłamkami artyleryjskimi oraz wybuchami min. Dodatkowe moduły opancerzenia mogą być montowane w zależności od potrzeb, zwiększając przy tym poziom ochrony balistycznej. Wnętrze pojazdu jest ergonomiczne i zaprojektowane z myślą o komforcie załogi i przewożonych żołnierzach. Siedzenia są wyposażone w systemy amortyzujące, które redukują skutki wybuchów min i improwizowanych ładunków wybuchowych. System klimatyzacji i ogrzewania zapewnia komfort w różnych warunkach klimatycznych, co jest dosyć istotne podczas długotrwałych operacji. Oprócz Polski, Rosomach jest używany także przez inne państwa, takie jak np. Ukraina. W kwietniu 2023 roku Ukraina zamówiła 200 sztuk KTO Rosomach, co podkreśla międzynarodowe zaufanie do tego pojazdu i jego skuteczność na współczesnym polu walki. No a poza tym trwa tam wojna, więc to jest idealny sprawdzian dla takiego pojazdu. Rosomach jest również ceniony za swoją niezawodność i wszechstronność. Jego konstrukcja pozwala na łatwe dostosowanie do różnych warunków bojowych i logistycznych, co sprawia, że jest atrakcyjnym wyborem dla wielu armii. Zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30 jest nowoczesnym systemem uzbrojenia, który znacząco zwiększa zdolności bojowe pojazdów opancerzonych, takich jak właśnie Rosomach. System ten został opracowany przez konsorcjum w składzie Huta Stalowa Wola oraz WB Electronics. Na mocy umowy z Inspektoratem Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej. ZSSW-30 jest wyposażony w automatyczną armatę Bushmaster MK44S kalibru 30 mm, która umożliwia prowadzenie ognia z wykorzystaniem 5 różnych typów amunicji, w tym amunicji programowalnej. Dodatkowe uzbrojenie ZSSW-30 to sprzężony z armatą karabin maszynowy UKM-2000C kalibru 7,62 mm oraz podwójna wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR. Pociski Spike-LR umożliwiają precyzyjne niszczenie celów na dużych dystansach. System wieżowy umożliwia ładowanie uzbrojenia zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz pojazdu, co zwiększa jego operacyjną elastyczność. ZSSW-30 jest wyposażony w zaawansowane systemy optoelektroniczne, które zapewniają dowódcy i operatorowi uzbrojenia możliwości obserwacji, wykrywania i identyfikacji celów niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych. Głowice optoelektroniczne wyposażone w kamery termowizyjne i dalmierze laserowe umożliwiają precyzyjne celowanie i prowadzenie ognia nawet w najtrudniejszych warunkach. System ten pozwala również na pracę w trybie Hunter-Killer, w którym dowódca pojazdu i operator uzbrojenia mogą niezależnie od siebie obserwować i namierzać cele. ZSSW-30 oferuje szeroki zakres możliwości bojowych, które znacząco zwiększają zdolności operacyjne pojazdów opancerzonych. System wieżowy umożliwia prowadzenie precyzyjnego ognia na duże odległości, co jest kluczowe w zwalczaniu celów opancerzonych oraz umocnień przeciwnika. Integracja systemu ZSSW-30 z Rosomakiem daje polskiej armii niezwykle wszechstronne i skuteczne narzędzie bojowe. Dzięki połączeniu zaawansowanej technologii wieżowej z mobilnością i ochroną Rosomaka, polskie siły zbrojne zyskują pojazd, który może sprostać różnorodnym wyzwaniom współczesnego pola walki. Rosomak ZSSW-30 jest zdolny do realizacji szerokiego spektrum zadań od transportu piechoty i wsparcia ogniowego przez zwalczanie pojazdów opancerzonych przeciwnika aż po prowadzenie działań rozpoznawczych i ochronnych. Zaawansowane systemy optoelektroniczne i tryb Hunter-Killer umożliwiają szybkie i precyzyjne reagowanie na zagrożenia, co zwiększa skuteczność operacyjną pojazdu. Wprowadzenie do służby nowych pojazdów Rosomach ZSSW-30 stanowi kolejny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych. Dzięki nowoczesnym technologiom polska armia zyskuje narzędzie, które jest w stanie sprostać wyzwaniom współczesnego pola walki. Wzrost zdolności bojowych, zwiększona mobilność i elastyczność operacyjna oraz wysoki poziom ochrony sprawiają, że Rosomach z ZSSW-30 jest niezwykle cennym elementem wyposażenia polskich sił zbrojnych. A podpisanie umowy na dostawy seryjnych kołowych transporterów opancerzonych Rosomach ze zdalnie sterowanymi systemami wieżowymi to ważny krok w kierunku wzmocnienia potencjału polskiej obronności.
integrację zaawansowanych technologii, zwiększy zdolność bojowe pojazdu i zapewni polskim żołnierzom narzędzie, które może skutecznie działać w różnorodnych warunkach bojowych.